Tomasz Forno, pamiętasz finał sprzed roku? Pamiętam. I, I przegraliśmy 3-1 u siebie. Mam nadzieję, że teraz oni przegrają u siebie. U siebie? Będzie to dodatkowa motywacja? Fajnie by było wygrać w finale Mistrzostw z Europy z Włochami w Rzymie, przy pełnych ich trybunach i uciszyć halę. To na pewno coś fajnego by było. Wy lubicie trochę chyba prowokować siebie i rywala. Tak widzę w ostatnich meczach leżą wam drużyny z południa Europy. No, można tak stwierdzić, tylko że jeżeli chodzi o świerczną, no to drużyna z Serbii zaczęła. No a jak zaczęła, no to my nie będziemy stać się patrzeć i udawać rzecznych chłopców, ale wydaje mi się, że to jest też fajna część siatkówki, prowokacje. Wiadomo, w jakimś pewnego trzeba jakiś dobry smak zachować i, i gdzieś tą granicę znać, ale póki gdzieś tam po ataku czy po bloku spojrzysz się na troszkę chwil, trochę, troszkę dłużej na przeciwnika, to ja w tym nic złego nie widzę. I mam nadzieję, że, że to też takie smaczki będą. Swoje oczywiście dokłada też Łukasz Kaczmarek, ale mam wrażenie, że przodują ci, którzy są z twojej drużyny, czyli Kuba Kochanowski, kiedy trzeba, Norbert Huber, kiedy trzeba, ty kiedy trzeba. To przypadek. E Taką byliście drużyną kadetów i tak. Juniorów. Tak, no, ja pamiętam, że jak byliśmy kadetami juniorami, no to jednak tych prowokacji u nas drużynie dużo się pojawiało. Bartek Kwolek, Mateusz Masłowski też dużo. My byś wtedy właśnie chyba ja i Kuba, to byliśmy jedni z tych spokojniejszych, jeżeli chodzi o tych najbardziej prowokujących. To, to co prostu... się zmieniło? <laughs> Nie, nie wiem, my po prostu pozostaliśmy na tym samym poziomie, tylko, yy, tylko, tylko że tych prowokacji jednak w tej seniorskiej siatkówce jest, jest dużo, dużo mniej niż my za czasów kadeta juniora. Ale jeżeli to, jeżeli, ja, ja, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli to komuś pomaga, a mi pomaga, i sądzę, że przysłowiemu byczkowi naszemu Norbiemu pomaga, to, to, niech sobie to niech sobie to każdy robi, tylko tak jak mówię, z dobrym smakiem i z pewną granicą. A może po prostu gdzieś okrzepliście i dzisiaj już wiecie, na co możecie sobie pozwolić, ale też czego trzeba unikać? No tak, tak, tak. Wydaje mi się, że też się uczymy z, z, z miesiąca na miesiąc, z treningu, treningu na trening, z meczu na mecz. Też stajemy się bardziej doświadczonymi zawodnikami. Wiemy, co nam pomaga, co nam przeszkadza, kiedy tego nie robić, bo, bo idzie wszystko w dobrym kierunku i nie ma co dodatkowo motywować przeciwnika. A kiedy może na mnie idzie i warto coś, jakieś dodatkowe emocje z siebie, siebie wykrzesać. także też się tego uczymy. Jesteś siatkarzem uniwersalnym. To ma swoje plusy i minusy. Minus jest taki, że nie znasz miejsca, godziny, kiedy trener rzuci cię w którym momencie, czy pierwsza szóstka, czy zadaniowo. Mhm. No ale minus też taki, że no, w związku z tym. Jak to mówi trener, trzeba być 100% cały czas, a to wcale nie jest łatwe. No tutaj we Włoszech na tych halach jest dosyć ciepło, także ciężko, nie jest ciężko utrzymać temperaturę ciała i gdzieś w tym przystowym kwadracie się dużo przyjemniej stoi niż, niż na halach, gdzie jest troszkę zimniej, także, także jest łatwiej utrzymać tą temperaturę, a no taką, taką mam rolę w drużynie. Eee, wczoraj wchodziłem na przyjęcie, żeby, żeby gdzieś pomóc we, w tym elemencie. Czasami zaczynam w wyjściowym składzie, także trzeba się dostosować. Każdy z tej czternastki, która to jest, sądzę mógłby, mógłby zacząć po stowej, i szóstce i, i nie uważam, żeby jak ba, jakoś bardzo poziom sportowy był zaniżony. No ale nie da się wystawić pięciu przyjmujących w jednym meczu. No, ja bym mógł na rozegraniu zagrać, ale <grym> musieliby się chłopaki dostosować na resztę, jakiś środkowy nam będzie na środku na przykład. <grym> to co, testujemy to? <grym> ja, bym, ja kiedyś miałem takie marzenie być rozgrywającym, ale... Ale już pozostanę na tym przyjęciu. 26 lat świeżo skończone. Mm -hmm. 14 lat temu, w 2009 w Izmirze zdobyliśmy jedyne złoto w ja historii. nie pamiętam jak to No za... właśnie, nie, nie, pamiętasz nie, nie. cokolwiek? Ja jak miałem te 12 lat, 13, 11, 10 to tak za bardzo trenowałem siatkówkę, bo mi się to podobało i, i, i mój tata trenował, także tak, chodziłem na treningi, ale nie obserwowałem, nie oglądałem nie za dużo E, tego profesjonalnego sportu wtedy nie widziałem. Mm, no, ale mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć, e, powtórzyć sukces sprzed, e, sprzed kilkunastu lat i, i, i wrócimy do Polski z złotym medalem. To znaczy, że Piotr Gruszka, który jest z nami ekspertem, to już dla Ciebie dinozaur siatkarski? <laughs> nie, bo mnie dopuścicie w studia i się nam nie obrazi, ale nie, e, na pewno jest to, jest, to, jest, to, jest, to, jest to były już gracz. Pokroju, pokroju właśnie tej starszej ery, czyli, czyli Paweł Zagumny, Krzysztof Ignaczak, w jakimś stopniu Bartek, kurek, bo, bo razem grali, e, których my gdzieś na pewno w jakimś stopniu mniejszym, większym niektórzy zawodnicy podpatrywali i uczyli się od nich i to byli nasi idole, jak my byliśmy młodzi. Także mam nadzieję, że historia zatoczy koło, że zdobędziemy złoty medal i, i też atakujący będzie MVP. Łapiesz, o, proszę, łapiesz się za głowę, jak sobie myślisz, że twój kompan spokoju był wtedy w tamtej drużynie? Zopałem się teraz? Nie, wtedy Bartek, z tego, co mi opowiadał, no to, to były jego właśnie pierwsze gdzieś tam kadrowe wyjazdy, kadrowe turnieje. Na pewno kompendium wiedzy, książka, książkę, którą, którą można czytać, którą można słuchać, opowiada o coś nie zapytasz, zawsze jakąś ciekawą historyjkę rzuci, zawsze coś ciekawego powie, podpowie, także jeżeli, jeżeli jest z takim gościem w pokoju, no to, no to warto cały czas rozmawiać, bo, bo, bo dużo, dużo ma do powiedzenia i do powiedzenia. Ostatnia rzecz, zaczęliśmy od tego finału sprzed roku, na nim skończymy. Trochę zmieniła się nasza drużyna, w sensie nie ma Mateusza Bieńka, wrócił Wilfredo. Odeszło dwóch środkowych z powodu urazów czy z kłopotów zdrowotnych Włochów, ale w zasadzie te same drużyny. To też będzie mecz, który będzie się rozgrywał może w fazie tej psychologicznej, biorąc pod uwagę, że siatkarsko to w zasadzie chyba nikt nikogo tutaj niczym nie może zaskoczyć? Wydaje mi się, że siatkarsko jesteśmy na, na bardzo podobnym poziomie, czyli, czyli bardzo wysokim, gramy podobnie, jeżeli chodzi o. o... O taką inteligencję, nie robimy jakoś dużo zbytnio głupich błędów, które, które mogą się przydarzyć. Dobrze blokujemy na tym durnie i gramy blok obrona. Z tymi błędami to ostatnio różni. No, tak. Musimy patrzeć na pozytywy, się pozytywnie przed finałem, Panie rektorze, <laughs> trzymam się tego w takim razie <laughs> i trzymam za słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.